Już niebawem ten plac budowy przerodzi się w oazę ciepła, spokoju i bezpieczeństwa. To właśnie tu powstaje pierwszy w Czeladzi dom samotnego rodzica. Miejsce, które dla większości jego przyszłych lokatorów stanie się także pierwszym prawdziwym domem. Nowo powstający budynek zapewni godny pobyt wielu potrzebującym. Dwie kondygnacje o łącznej powierzchni użytkowej ponad 200 m2 i całkowitej kubaturze ponad 700 m2 pomieszczą 6 mieszkań, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Tuż obok wyrośnie park z ławeczkami, plac zabaw dla najmłodszych, a nawet specjalny kominek do przygotowania grilla. To nie będą duże mieszkania, bo to będą mieszkania, można powiedzieć, przejściowe. To będą mieszkania tymczasowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Będą składały się z pokoju, przedpokoju i łazienki i z małym zapleczem kuchennym. Mieszkania, tak mówiłem wcześniej, będą miały około 30 m2, także nie będą to duże mieszkania, ale z pełnym wyposażeniem w ciepłą wodę, z centralnym ogrzewaniem. Niewielkość jest tu bowiem najważniejsza, ale świadomość, że ma się dach nad głową. Jak podkreśla Krzysztof Leśniak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, takie miejsce daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Zachęca do podjęcia zmian, do walki o dalsze, szczęśliwe życie. Także to ułatwia na pewno jej start. To jest moment na przetrwanie tego pierwszego momentu kryzysowego. Później to już tylko stabilizacja i pewne podjęcie dalszych kroków. Aneta Jagoda jest matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Jak sama przyznaje, miała dużo szczęścia. Dzięki temu, że od 13 lat posiada własne M4, łatwiej było jej zadbać o potrzeby dzieci i ich wychowanie. Dom to jest podstawa. Dom. Bo przyjaciele to co pani pomogą. No tak samo jak i rodzina. Rodzina pani dużo nie pomoże. Dzień, dwa, co dalej? No to są lata przecież. Dzieci rosną i trzeba jakoś zadbać o ich wykształcenie i w ogóle. Jednorazowo dach nad głową w tym miejscu znajdzie od 15 do 20 osób. Szczegółowe kryteria przydziału mieszkań określą pracownicy MOPS-u. Wiadomo jednak, że pierwszeństwo będą mieli samotni rodzice znajdujący się w najcięższej sytuacji życiowej. Zakończenie prac planowane jest na październik, a pierwsi lokatorzy pojawią się tutaj jeszcze w tym roku. Budowa domu samotnego rodzica jest częścią programu Mieszkanie, przyjętego w ubiegłym roku w ramach strategii rozwoju miasta. Na zadanie przeznaczono kwotę około 600 000 zł. To kolejna inwestycja mająca na celu rozwój infrastruktury socjalnej Czeladzi. Kolejna, bo tuż obok znajdują się mieszkania komunalne i dom seniora.